zaczynamy drugą część zwiedzania, bardziej poważną i historyczną. Na początek niektóre militaria, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Transporter pływający. MiG-15. Lin 2. Jednomiejscowy. TS-11 Iskra. Szkolno-treningowy, produkowany przez WSK. Coś tam, polskie zakłady lotnicze. W Mielcu. Dwuosobowy sprzęt. Uczeń z przodu, nauczyciel z tyłu. Radziecka haubica, 122 mm. Obsługa 8 osób, do 6 strzałów na minutę. Armata przeciwlotnicza. Też powstał w Związku Radzieckim przed wybuchem II wojny. 85 mm. Poza używaniem jej jako armaty przeciwlotniczej służyła też jako armata przeciwpancerna. Działo przeciwpancerne. Armata dywizyjna, też kaliber 85. Zwalczała czołgi, punkty ogniowe i obronne. Ta miała podobne zastosowanie, zasięg 13,2 km, a ta miała większa ponad 15. Armata przeciwlotnicza S-60. Wystrzeliwała pociski odłamkowe, smugowe i przeciwpancerno-smugowe. Takie działo. Konkretne. Przeciwlotnicza S-60. Zasięg w pionie 8,8 km w poziomie 12. Modlin, który zwiedzamy, znajduje się w województwie mazowieckim, powiecie nowodworskim. Jego położenie, dzięki zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry, nadawało temu miejscu wybitne walory obronne. Pierwsza wzmianka o Modlinie znajduje się w dokumencie z 1426 roku, gdzie Modlin jawi się jako Demoglino i Demoglno. Owe Moglno przed 1549 rokiem dzierżawił burgrabia krakowski Marcin Wolski. 1549 roku Modlin został kupiony przez królową Bonę. Wówczas była to wieś, której łączna wielkość gospodarstw wynosiła 450 hektarów. Powstawanie twierdzy Modlin miało swój początek w okresie potopu szwedzkiego. W 1655 roku Karol X Gustaw, król Szwecji, rozpoczął wojnę przeciwko Polsce. Szybko zdobył główne miasta Pomorza i Wielkopolski oraz Warszawę. Wojska szwedzkie we wrześniu tego samego roku dotarły z Warszawy do miejscowości Skierdy, gdzie podjęły próbę bezskutecznej przeprawy przez Narew. Dowódcy szwedzcy zdecydowali się na czołowe forsowanie Narwi z Nowego Dworu. Szybko złamali opór posterunków polskich w mieście i opanowali je, przystępując do budowy mostu, aby bezpośrednio uderzyć na zgrupowanie polskie. Dziś trudno dokładnie wskazać miejsce budowy tego mostu z miasta do Modlina. Są tylko przypuszczenia, gdzie on mógł być zbudowany. Następnie Szwedzi pobudowali pierwsze umocnienia. Była to fortyfikacja zbudowana na planie czteroramiennej gwiazdy, tak zwany Bugskansen. Do dziś rejon ten nazywany jest Wyspą Szwedzką. Gdy Szwedom udało się wybudować most, 30 września 1655 roku
doszło do sławnej bitwy pod Zakroczymiem. Niestety, ale przegranej przez wojska polskie. I tak Szwedzi zajęli wieś Moglino i otworzyli sobie dalszą drogę na implanty. Polska straciła Prusy książęce. Szwedzi wzbogacili się, grabiąc polskie mienie, a w wyniku ich działań śmierć poniosła znaczna część polskiej ludności. Podobno procentowo o wiele większa niż w wyniku II wojny światowej. Potop szwedzki osłabił Polskę pod każdym względem i od tego czasu zaczął się katastrofalny w skutkach proces upadku Rzeczypospolitej, który ponad 100 lat później zakończył się rozbiorami. Z moich źródeł wynika, że prekursorem i pomysłodawcą, aby u zbiegu Narwi i Wisły wybudować warowną twierdzę, nosili się już od 1791 roku Rosjanie. Twierdza miała mieć nazwę pobliskiego miasteczka, Zakroczym. Miała być bardziej oddalona od rzek, typ twierdzy bastionowy, z wysuniętymi w kierunku zachodnim fortami. Ale projekt ten nie został wcielony w życie. Decyzję o budowie twierdzy w Modlinie podjął Napoleon w grudniu 1806 roku. A na początku 1807 roku rozpoczęto budowę. Podobno trwała ona w niezbyt szybkim tempie, ale mimo tego już 1809 roku stacjonowały w niej wojska księstwa warszawskiego po bitwie pod Raszynem. W kolejnych latach trwała rozbudowa twierdzy. W 1810 roku Napoleon zmienił koncepcję przeznaczenia twierdzy z tymczasowego magazynu żywności na obóz warowny. Zmienił również wykonawcę. Z raportu wynika, że we wrześniu 1811 roku przy pracach nad rozbudową twierdzy uczestniczyło 19 tysięcy ludzi. Rok później, w obliczu nieuniknionej wojny francusko-rosyjskiej, prace w twierdzy przybrały jeszcze większy rozmach. Jednak mimo to nie udało się ukończyć w całości wszystkich umocnień. Wyprawa na Moskwę zakończyła się klęską Napoleona i siły rosyjskie rozpoczęły kontratak, spychając wielką armię na zachód. Armia rosyjska dotarła do Modlina 5 lutego 1813 roku w ilości 36 tysięcy żołnierzy. Z ówczesnych twierdz Modlin bronił się najdłużej. Pod naporem armii rosyjskiej poddał się dopiero 1 grudnia 1813 roku. Od tego też roku twierdza stała się własnością Rosji, a gospodarzem był książę Konstanty, główny wódz sił zbrojnych utworzonego Królestwa Polskiego. Formalnie Królestwo Polskie utworzone zostało 1815 roku. Niestety, ale przez wiele lat znajdowaliśmy się pod tak zwanym butem rosyjskim. Zasadniczo w Modlinie nic nie robiono w kwestii rozbudowy. Dopiero po powstaniu listopadowym 1831 roku i wojnie polsko-rosyjskiej Rosjanie docenili położenie twierdzy i włączyli ją do systemu obrony carskiej Rosji. Modlin stał się położeniem zarówno przyczółka, jak i obrony zachodnich krańców Imperium Rosyjskiego. W 1834 roku Modlinowi nadano nową nazwę – Nowogierdziewsk. Nazwa ta jako urzędowa przetrwała do 1915 roku. W 1832 roku rozpoczęto rozbudowę twierdzy. W roku 1844 naprzeciw twierdzy, w widłach rzek, zbudowano wielki spichlerz. W latach 60. po 1864 roku zbudowano wewnątrz francuskiego rdzenia bastionowego dwukilometrowy obwód obronnych koszar obliczanych na 20 tysięcy żołnierzy. Charakterystyczny dla fortyfikacji rosyjskiej. W drugiej połowie XIX wieku przygotowywano powstanie styczniowe.
planowano przejąć twierdzę. Wówczas w twierdzy było aż 70 tysięcy karabinów, 800 armat, 79 tysięcy ładunków prochowych. Byłoby to duże zasilenie sił powstańczych. Niestety spisek nie udał się i przez okres działań powstania styczniowego twierdza Modlińska cały czas była w rękach Rosjan. Wybuchła pierwsza wojna światowa. Niemcy w połowie lipca 1915 roku docierają pod twierdzę. Blokują ją od strony zachodniej i północnej. Od południa po zdobyciu Warszawy pod twierdzę podchodzi 80 tysięcy żołnierzy z ciężką bronią artyleryjską. 10 sierpnia twierdza zostaje odcięta od rosyjskich wojsk polowych, a 13 rozpoczyna się ostrzał artyleryjski fortów. Po ich zdobyciu 19 sierpnia wojska niemieckie przepuszczają atak na samą Cytadelę i tego samego dnia o 19 zdobywają twierdzę. Rosjanie kapitulują. W twierdzy znajdowało się 105 tysięcy ludzi, ale była to siła nie najlepiej wyposażona. Karabiny posiadało tylko 39 tysięcy żołnierzy. Było około 1000 armat, ale o przestarzałej konstrukcji. W czasie kapitulacji Rosjanie poczynili spore szkody w twierdzy i sąsiedztwie. Zniszczyli mosty na Narwi i Wiśle. W wyniku ofensywy niemieckiej na twierdzę została spalona znaczna część Nowego Dworu. 20 sierpnia 1915 roku twierdza i Nowy Dwór dostały się pod panowanie niemieckie. Na szczęście tylko na 3 lata. Do 1918 roku obiekty twierdzy były wykorzystywane przez wojska niemieckie na potrzeby magazynowe, szpitalne i tym podobne. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Modlin szybko stał się ponownie ważnym umocnieniem. Niedługo po zakończeniu I wojny światowej twierdza znów staje się miejscem działań wojennych, bo już w lutym 1919 roku wybucha wojna polsko-radziecka. W okresie tym dowódcą twierdzy był pułkownik Edward Malewicz. W sierpniu 1920 roku generał Sikorski nakazuje urządzić kwaterę Armii Polskiej w Nowym Dworze. Twierdza miała w założeniach spełniać rolę przyczółka w obronie Warszawy. Stacjonowała tutaj 5. Armia pod dowództwem generała Sikorskiego w sile 46 tysięcy ludzi. Siły te nazywano Grupą Modlin. Linia obrony zlokalizowana została na północnym brzegu Narwi i zachodnim brzegu Wkry. W trakcie działań wojennych radzieckiemu agresorowi udało się przejąć w dniach 13 i 14 sierpnia część fortów od północnej strony twierdzy. Ale już 15 sierpnia dostały się z powrotem w ręce polskie. W latach 1919-1926 w Koszarach mieściła się szkoła kadetów, podchorążych broni pancernych, centrum wyszkolenia saperów i wiele innych jednostek Wojska Polskiego. Jeśli chodzi o rozbudowę, to niewiele się działo. Głównie naprawiano fortyfikacje zniszczone w ofensywie niemieckiej z 15 roku. Wybudowano pierwszą nowoczesną elektrownię zasilającą w prąd. Zarówno twierdzę, jak i Nowy Dwór. Elektrownia działała do lat 50. XX wieku. W Modlinie powstała również stocznia i pierwszy port marynarki wojennej II Rzeczypospolitej. W Stoczni Modlińskiej budowano mniejsze jednostki pływające. Tutaj wyprodukowano takie jednostki jak trałowce, rybitwa, czajka, kutry dla flotylli Straży Granicznej, Mazur, Ślązak, Kaszub oraz pościgowiec Batory. O bohaterskich obrońcach twierdzy Modlin. Mam zamiar, jeśli mnie to pozwoli, moje środki materialne i zdrowotne, napisać i odtworzyć cały przebieg walk Armii Łódzkiej i całą historię obrony Modlina. W
chciałbym jeszcze dodać. Zwracam się z apelem do was, bracia Polacy. Weźcie prosty, szary kamień z prostego polskiego chłopskiego pola. Postawcie na placu w Modlinie kamień z napisem ku czci robotnikom, rodzinom wojskowym i ludności cywilnej Nowego Dworu, Pomiechówka, Wyszogrodu i Kazunia i innych okolic, które także celnie, serdecznie, z narażeniem życia pomagali wojsku w obronie twierdzy. Niestety wybuchła kolejna wojna światowa. We wrześniu 1939 roku Modlina broniło łącznie około 15 tysięcy żołnierzy. Generał Victor Thom podpisał kapitulację twierdzy o godzinie 8 29 września. Jak pisano później, żołnierzowi do skutecznej walki potrzebne są trzy składniki: broń i amunicja, żywność oraz pomoc medyczna. W Modlinie żadnego z tych składników nie było. Generał, by nie przysparzać więcej cierpień żołnierzom i ludności cywilnej, zdecydował o kapitulacji, ale na ściśle określonych warunkach. Ważnymi elementami było zapewnienie opieki medycznej rannym, natychmiastowe nakarmienie całej załogi, osobisty majątek oficerów i żołnierzy nie będzie podlegał konfiskacie, oficerowie opuszczą twierdzę z białą bronią, inaczej chodziło tu o szable, załoga Modlina nie zostanie rozdzielona na obozy i wywieziona za granicę, a po załatwieniu formalności związanych z wydaniem dokumentów, zwolniona do domów. Nie wiem, czy w 100% spełniono te warunki, ale staram się wierzyć, że tak było. W wyniku nieustannych nalotów oraz ostrzału artyleryjskiego zostały uszkodzone w znaczny sposób koszary zarówno od strony północnej, jak i od strony Narwi. Spaliła się wschodnia część koszar, gdzie we wrześniu zorganizowano szpital. Zniszczeniu uległa działobitnia znajdująca się nieopodal bramy północy oraz mosty na Narwi i Wiśle od zachodniej strony twierdzy. Zbombardowano także Spichlerz. Niemcy do twierdzy wkroczyli 29 września o godzinie 10. Przez okres okupacji Niemcy wykorzystywali twierdzę m.in. na ośrodek szkolenia poborowych Wehrmachtu, bazę zaopatrzeniową wojsk frontu wschodniego, a od 1943 roku stacjonowała tutaj dywizja Wehrmachtu. Modlin, można powiedzieć tak w mocnym cudzysłowie i z przymrużeniem oka, że został wyzwolony 18 stycznia 1945 roku przez Armię Czerwoną. Po wojnie większość obiektów, oczywiście tych niezniszczonych, zajmowało Wojsko Polskie. Historia tego miejsca i naszych rodaków z nim związanych jest ogromna. Ja przetoczyłem zaledwie ułamek dostępnej wiedzy w tym temacie. Obecnie wiele umocnień jest opuszczonych. A miejsce to niestety, ale stało się obiektem dewastacji. A poza tym liczne obiekty zostały wydzierżawione dla potrzeby działek wypoczynkowych, co uważam, że nie powinno mieć miejsca. Plus w tym wszystkim jest taki, że chociaż część tych zabytków jest używana dla celów turystycznych, choć niestety większość jest zaniedbana i niszczeje. A szkoda, bo teren i obiekt ma potencjał i to duży. Mam nadzieję, że państwo zajmie się tą twierdzą i zostanie ona w większości udostępniona turystycznie. Obym doczekał tego momentu. Albo przywrócić tutaj Wojsko Polskie i szkolić zawodowych żołnierzy. Takie miejsca jak to nie powinny być zaniedbywane i obracane w ruiny. Bo tak powiem, jak chodzę i zwiedzam tą twierdzę, to z jednej strony czuję zachwyt, zwiedzając miejsce z ogromną historią. Z drugiej zaś smutek, patrząc jak to wszystko niszczeje i zostaje rozkradane.